Nie możesz głosować, no? To ja ci wyprostuję, kuźwa! Tamo! Ała! Pierdolona larwo! I życiorys! Tylko dokładnie. Urodziłem się w 1925 roku, w Równym na Wołyniu, w koszarach 44 Pułku Strzelców Kresowych. Mój ojciec był tam zawodowym podoficerem, wcześniej ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej. Należałem do Orląt. Dzieciństwo spędziłem przy wojsku. Ojciec miał strzelanie żołnierzami. To ja w związku z tym, że często strzelałem z różnej broni. No i nieraz tam żołnierze nie mogli do tarczy trafić, to ja z boku stałem, obserwowałem to. Aż mówili, no mała mucha, chodź tutaj, pokaż jak się strzela. No i wziąłem, pamiętam, karabin, to raz, drugi, a raz mi dali i RKM. To mówię, tylko dawaj krótkie serie. To ja gdzie tam, jak chłopak młody się dorwał, to jak puścił, to mówię, pomału, wystarczy tego wszystkiego. No i wszystko było w tarczy. I mówię, widzicie, taki mała jak strzela, a wy łazi takie i takie. Dwa lata jednak musiałem być pod okupacją rosyjską. Tam udało, pracowałem ciężko. Pracowałem na cegielni. Normy miałem zrobić 2000 ręcznie cegieł. To była strasznie ciężka robota, a chłopak 15-letni musiał i do szkoły chodzić, i normę swoje wykonać. Strasznie było ciężko. Już Ukraińcy zaczynali rżnąć Polaków, ale to było tak początki. Najpierw była ukraińska armia. Niemcy stworzyli ukraińską armię. Jak oni maszerowali kompaniami, to tak śpiewali. Śmierć, śmierć dla Ham, komunistom i Żydom. Hej, skaczy kary konik, hej, bijot szablami, w prawo, w lewo, żeby serce nie boliło, da hej. To właśnie pamiętam, takie, a mnie było bardzo przykro. Jak to tak? Tu serce polskie, a oni tutaj nas traktują tak jak, po prostu, żeby ich zlikwidować. I człowiek, nie mógł, była ta nienawiść, ale szukał, ale człowiek nic nie mógł zrobić, był bezsilny po prostu. Poczekajcie panowie, ostatnio źle odmierzyliście, szkop się wściekał. Pamiętajcie, tyle dokładnie ma być, szkopy na to cholera nie patrzą. Zmijcie. Dobra. Szkop jest blisko, jak pójdzie sobie odpoczniecie. Herr Officer, gut? Gut, gut, Arbeit, Arbeit! Edek, ktoś chce z tobą pogadać, czeka za tą kupą drewna. Ja cię zastąpię, skończysz to przyjdzie. Serwus, Edek. Siadaj. Cześć. To rucznik CIS, KEDY w Armii Krajowej. Zainteresowaliśmy się, Edek, tobą,
bo sprawdziliśmy swoją historię. Twój ojciec powiedział nam, kim jesteś, oraz to, że on był oficerem Wojska Polskiego. No i mamy dla ciebie propozycję. Tworzą się nowe oddziały partyzanckie. Chcemy, żebyś został naszym żołnierzem. Interesuje nas również to, że pracujesz tu w lesie z Niemcami i masz do nich dojście. No i widzimy, że oni coś tutaj tną ciekawego. Skontaktuje się z tobą dziewczyna, łuczniczka. Jak już będzie oddział stworzony, chcemy, żebyś do niego dołączył. Znasz się na broni, znasz się na przeszkoleniu wojskowym. Będziesz uczył młodych chłopaków. Bardzo młody, wielu młodych przychodzi z wiosek i oni broni nie widzieli na oczy. Trzeba ich tego nauczyć. Oni z początku niechętnie mnie przyjmowali, bo bali się. Myśleli, że ja jestem z Zabłoga, jakiś Ukrainiec, a nie widzieli mojej dobrej historii. Ale w związku z tym, że znali mego ojca, czyli potwierdzili, że jestem patriota, że jestem godny tego, żeby mnie przyjąć do oddziału, przyjęli i dopiero zobaczyli, co ja potrafię. Rzeczywiście, dużo dałem dla oddziału, bo te granaty, które myśmy ściągali ze wszystkich stron, ja im pokazywałem chłopcom, jak się ubezpiecza, jak rzucać, ile sekund, wszystko, bo ja widziałem, bo przeszłem to właśnie w Równem, w wojsku tam, przy ojcu, przy tych rolentach. Oni byli zdziwieni, że ja przyjechałem z Zabłoga, a ja tyle wiadomości znam, jeżeli chodzi o wojsko. Nie? Panie poruczniku, mam rozkaz rozpoczęcia akcji Burza na terenie Gary Wolin. Dawaj. Dwoje dowódców drużyn. Raz, dwa. Biegiem. Rozkaz. Mieliśmy dobry wywiad. Ja rozmawiałem z porucznikiem Torowskim, że znam ten teren, bo tam w lesie pracowałem, gdzie będzie najlepiej uderzyć na oddział niemiecki. Zająłem miejsce przy samej szosie, między kamieniami, a oddział niemiecki przeszedł już. No i wtedy zajęli. Słyszę, że zaczynają strzelać. A RKM się odezwał, jeden, drugi. Bo to było nas około 70 ludzi. Jak zaczęli dalej ognia, to te Niemcy nie wiedzieli, co mają robić.
полиция! Приходите сюда! Там были и украинцы, и литвины. Также и они начинали часть уцеку на Варшаве, а часть на Горволин. А мы с Израилем стояли в становиско. То я помнятам, лежал, заем становиско между камнями, едем до я. Вискалоны был, не беда, с карабина стрелял, как. Заем становиско между камнями, едем другим, и я кабин Кабека. И помнятам, что украинцы, они имели, шли, а я до них по-украински сказал, ходи сюда, рыбовища. И они на спороту на Горволина, и втеды мы хупаки огня по них. Также забили кільканадцять особ немецких. Наш хлопак з Горволина został ранний, в тилек достав 3 куля, і один został забитий. Jeden został cały, bo z jednej strony szosy byli Niemcy, bo oni wyskoczyli z tych samochodów z Izraeli stanowiska, drugi, a z drugiej szosy byli nasi chłopaki. Także jeden drugiego widział. No i ten Niemiec pociągnął serię, tak dał mu, całą serię. Przeszedł jego i tego chłopaka zabił. No i po tej akcji, myśmy, to była akcja, która naprawdę ja przeżyłem tak, że jak nigdy. Kolega był, to leżał koło mnie między kamieniami i mówi, Edek, co to serce bije? A mnie tak szuch, szuch, szuch. A mówię, co to? Ja mówię, to chyba serce. No i rzeczywiście bałem się, ale bo to, i człowiek widział tego, tych Ukraińców widział, tych Niemców widział. Także to wszystko przeżywało się tak, bo to była akcja bezpośrednia. To tego nigdy nie zapomnę. Sowieci są już w Garwolinie. Odcinają wszystkie drogi dojazdowe do Warszawy, do Pragi. Jedyny sposób, żeby się dostać do Warszawy, to przepłynąć Wisłę i spróbować od strony Mokotowa. Cześć, Komar. Panie kapitanie, to wszystko, co teraz tu robiliśmy, to krew w piach? Ja chcę dalej walczyć, co ja mam robić? Komar, spokojnie, Komar. Mamy dla ciebie nową pozycję. Będziemy tworzyli nową konspirację. Jesteś jednym z naszych najlepszych ludzi. Dostaniesz nowe kontakty, tylko sprawa musi troszeczkę przycichnąć, tak? Musimy zmienić teren, wyciszyć całą sprawę. Walczyliśmy z Niemcami, będziemy walczyć z Sowietami, synku. No. Wiary! Wiary! Dostaniesz nowe namiary, pojedziesz pod hełm. Tylko poczekamy, aż front dojdzie do Wisły, trochę przycichnie. Staraj się nie wychylać, nie kontaktować z kolegami. Po prostu zapadnij się jak kamfora pod ziemię. Przeczekaj. Rozkaz. Przyjdź do ciebie, dziewczyna, znajdzie cię. Nie bój się. Rozkaz. Odnoszować. Tak jak mówiłem, jedyny Mokotów. Sposób to dostać się przez Mokotów i tak dołączymy do powstania. Ech, słabo to widzę. Poszli! Żołnierze Armii Krajowej nadciągają Sowieci. Będą tu lada dzień. Wiem, że wszyscy żywiliśmy nadzieję, iż z ich pomocą uda nam się przegonić Niemców z naszych ziem. Niestety tak się nie stanie. Dochodzą nas informacje, iż wszystkich naszych kompanów z Armii Krajowej, którzy stają z Sowietami ramię w ramię, by walczyć z Niemcami, rozbraja się, wtrąca do więzień albo wywozi na wschód. My rozbroić się nie damy. Ale podejmować walki z Sowietami również nie możemy, gdyż są za silni. Dlatego na mocy nowego rozkazu przyjdzie mi dziś rozwiązać nasz oddział. Broń zakonserwować i ukryć. Ci, którzy chcą, mogą iść na Warszawę. Tam trwa powstanie. Warszawa walczy, może uda się pomóc. Reszta niech wraca do domu i siedzi cicho, oczekując na rozkazy. Ja wiem, że nie tak miało to wyglądać. Że mieliśmy chwale wyzwalać Warszawę. Miało być zwycięstwo. Defilada. Jednak sytuacja jest inna. Ale nasza walka trwa. I nasz trud zostanie wynagrodzony. Baczność! Poszli!
Baczność! Pocznij! Prawo! Zwrot! Naprzód marsz! Zaczęło się aresztowania wszystkich AK-owców. Aresztowali. NKWD? NKWD, Policja UB? Polska, nasi UB-owcy i mojego drużynowego, Pawłowski, został też aresztowany. 10 lat na Sybizu siedział. Co to była za akcja? O mało nas nie złapali. Co to była w ogóle za lipa? Komar, spokojnie. Następny wypad zrobimy lepiej. Teraz mówisz do mnie na spokojnie. Z czerwonymi nie jest tak samo jak z Niemcami. Na nich trzeba też znaleźć patent. Masz tu pieniądze. Zawiezisz się do Teuma na adres. Przekażesz chłopakom za kar. Tym, co się ukrywają. Za do góry stój! Obróć się, powoli. Powoli. O, Komar! Straszyłem cię trochę, co? Trochę tak. Szukałem cię dłuższego czasu, myślałem, że cię złapali. Wyłapują nas wszystkich. UB, NKWD. Cholera wie, kto jeszcze. No. Ścigają mnie. No nie tylko ciebie. Już 3/4 naszego oddziału zostało złapane, więc łapią nie tylko oficerów, dowódców drużyn, ale tak samo zwykłych partyzantów, więc już wszyscy siedzą w więzieniach UB i dostaną pewnie kulkę, jeżeli nie pojadą na Syberię. Więc nie wiem, co teraz robić, bo nie mamy tutaj szans. Musimy czekać na zachód. To jest jedyna droga, jedyne wyjście. No ale jakieś kontakty musimy mieć. Skontaktuję się z ojcem, da nam skierowanie do wojska na Pomorzu, do Szczecina. Tam uciekniemy do generała Andersa, do wojska. To jest chyba jedyna możliwa droga. Chyba musimy spróbować. Nie ma innego wyjścia. No to nie ma innego wyjścia. Tak nasz rząd, bo tu łobowcy bez przerwy się kręcili. Bez przerwy, tylko szukali, gdzie Ałkowiec tu był w organizacji. Brali i do UB, do UB, do Sybir, na Sybir, na Sybir, wszystko. Nie było tam takiego, że... No i myśmy tak doszliśmy... Pamiętam, do Szczecina. Przedtem jeszcze ojciec mi dał to zaświadczenie, bo jeszcze jak był na Wyższej Szkole Oficerskiej, że ja na ochotnika idę do marynarki, do wojennej. Wziąłem to zaświadczenie jeszcze i przyjechałem do Szczecina, a tam marynarka, gdzie tam polskie jeszcze nie było, tylko ruskie same. Dawaj, bo... O, хорошо. Pierwszy sort. Germański. Skąd ty to znajesz? Wkusny. Znaczy piszą, że Szczecin jest polski, a tutaj nie ma się do kogo odezwać. Smatrię, to towarzysz Stalin. Tak. Tu! Ruchy pierw! Dokument. Dawaj. Towarzysz, my Paliaki. No iż to? Ja Polak. Nie, sowiecki grażdanin. Ja Polak, my do polskiego wojska. Nie. Niczego takiego nie jest. Nie, sowiecki człowiek. Smatryję to na Bumaszku. Ja do polskiego wojska. My do polskiego wojska. Towarzysz starszyna,
Ты родился в Ровном? Ты советский гражданин. Пойдешь в советскую армию? Ну да, советский человек. Пойдешь в советскую армию? Стой! Подожди. Подожди. Стой. Здесь не Польша. Szczecin będzie germańskim городом. Towarzysz, to хороший гражданин z Polski. Держи. О, товарищ старшина, смотри, часы. Часы? Да. Красные часы. Хорошие часы. Хорошие часы. Держи. Все хорошо. Пошли в кабинематор. Пошли вон! Dzięki, że nas uratowałeś. Bez ciebie to by na pewno mnie zaciągnęli do armii. A w ogóle co ty tutaj robisz? Z Francji wracam. Niemcy na przymusowe roboty mnie wywieźli. Wojna się skończyła. No to wróciłem do siebie. Teraz to do Polski lepiej nie wrócić. To i sami czerwoni. Nie wiem, czy wiesz, ale wszystkich AK-owców to teraz na Sibir wywożą. My uciekamy na zachód. No powinieneś z nami uciekać. Też byłeś w oddziale. Prędzej czy później ciebie też znajdą i złapią. Widziałem, jak ludność niemiecką przesiedlają przez Odrę, więc możemy jakoś wmieszać się w tłum i zaryzykować, nie mamy innego wyjścia. A jak mówicie, że u nas Sowieci wszystkich wyłapują, no to muszę iść z wami. Naprawdę tutaj wszystkich łapią. No to na Odrę. Nie było mostu, mosty były pozrywane. Był ponton. I my o pontonie przeszliśmy na stronę niemiecką. No i tam tu Niemcy zbierają się i pierwszy transport idzie na Berlin. I myśmy między tymi Niemcami tylko tak pojedynczo, tak jednego widział, ale tak pojedynczo sobie dojechaliśmy pod Berlin. Dalej nie idzie pociąg, bo tory pozrywane są, nie idzie. To ja, a Ruskie przychodzą na ten dworzec, patrzą, tylko no tak, to bandyństwo coś było. I wybierali się tylko młode baby, tylko ty, Pajgio, dokumenty majesz, a ja wszystko rozumiałem, to mi chłopaki z boku leżeliśmy, to pełno było ludzi, to tak, trzeba, fasztej, sztempel, jak i dali sztempel te Niemcy, to przyszła, to ledwo przyszła, ale i takie sztemplowali ich tam wszystkich, ale podjechała lokomotywa i tam francuscy niewolnicy mieli berety te i francuskie odznaki. I jak raz zeszli z tej lokomotywy, a ten Francuz był tam na robotach francuskich, z nimi pogadał. Ty mówi, my uciekamy z Polski. Widziałeś? Ruskie tam stoją, sprawdzałem każdemu dokumenty, nie przejdziemy. Tak. Edek, czekaj, zagadałem z tymi Francuzami, może nam pomogą. Jak się z nimi dogadałeś? Byłem na robotach we Francji, coś się nauczyłem. A sprawdziłeś ich? Sprawdzałeś ich w ogóle, czy... A mamy inne wyjście? Albo idziemy z nimi, albo damy się otrzeć ruskim. No, co nam zostało? No, sobie kulkę możemy sami w łeb strzelić, bez tych papierów. Nie mamy wyjścia. No dobra, idź Robert, zagadaj z nimi. Z drugiej strony co, będziemy dalej na piechotę przez całe Niemcy? No, nie mamy wyboru. Przez smug nie przejdziemy. To się uda. Dobra. Nous venons de France. Nous étions dans la résistance française. Les Allemands ont été nos grands alliés. Nous en touchons, nous ne pouvons pas nous déser à passer du côté américain. Mettez ces bérets. Mettez ces bérets, prenez drapeau et faites semblant d'être avec nous. Oni mówią, że są francuskiego ruchu oporu. Przebierzemy się za Francuzów, pójdziemy razem z nimi i może nam się jakoś uda przejść. Germaniec? Ja. Kapiren. Nach Berlin? Ja. Paschow. Stoj! Какая сполоч? Германцы, итальянцы, бумагу надо. Папирен. Nous sommes français. Nous avons combattu dans la résistance française. Les Allemands nous ont déportés dans un camp de travail français. Nous rentrons chez nous après notre capitulé. Что он говорит? Нет, германец. Итальянец? Черт их знаю. Nous sommes français. France. Nous sommes de France. France? А, даже с французские собаки. Товарищ майор, какая красота Франца. Мы можем повеселиться с ней. Бумагу надо. Штада штамп. Voici les documents, ils sont vrais. Nous sommes français, nous approchons, nous voyons vous. Надо штамп.
Туда нет штампа. Иди прибей штамп. Давай, надо штамп. Надо штамп. Ne l'arrêtez pas. Ne l'arrêtez pas. C'est pas une allemande de l'air française. Laissez-nous passer. Laissez-nous passer. C'est française? Oui. Oui, de France. Быстрее, быстрее. Oui, nous sommes de France. Быстрее. Быстрее. Oui, nous sommes de France. Поехали на запад. Ну да, teraz поставим штамп. Merci, sans votre aide, il ne nous gêne, c'est le passé. Merci. Po wielu przygodach i przy wielkim szczęściu udało nam się dotrzeć na stronę amerykańską. To cud, że nie wpadliśmy w ręce Sowietów. Amerykanie przyjęli nas bardzo dobrze. Dostaliśmy żywność, schronienie oraz propozycję wstąpienia w szeregi armii amerykańskiej. Zobacz, dotarliśmy. Udało się. No, musimy iść tam, nie? Idziemy. Stop! Hände hoch! Hände hoch! Nicht schießen! Germans. Bitte nicht schießen! Germans? Ja, left! Next! Bis Polski! Poland! Okay, welcome in a free world. We take care of you. Come with us to our base. You get there everything, everything you want. Let's go! Ja zostałem przydzielony do, najpierw do Allendorf, Malburg, Allendorf. Tam byłem jakieś chyba z rok. Tam pilnowaliśmy SS-manów w Allendorfie od żołnierzy, ale SS i do tych oficerów. Tam stamtąd ich brali do sądu, a myśmy tam i konwojowali ich, a zrednie Amerykanom dawali, zależy. Nasze było zadanie pilnować ich tylko i do roboty ich brać, tych mniejszych do roboty brałeś się. Z Allendorfu wzięli nas do 7 Armii Amerykańskiej w Gizen i nas przydzielili tych takich, którzy byli obeznani z bronią, którzy byli wyszkoleni, to wzięli do oddziału amerykańskiego. Ale dowództwo nasze było osobno, ale nasz taki był batalion chyba było tam. A dowódcy naszego, cały batalion był osobno, Polacy mieli tam. I dowódcy nasze było polskie, ale służyliśmy o Amerykanów. Ja mówię, ja nastał nas po dwóch na warcie. I ja mówię, to słuchaj, po 4 godziny stoimy, to ty poważaj trochę, a ja wezmę jego samochód, zobaczę taki ładny samochód, pojadę, przyjadę się, zobaczę. No i gdzie on ten samochód? No jadę, ale my się pojechałem z 5 kilometrów. Myślę, cholera, trzeba się zawrócić, bo kończy się służba. Co oni powiedzą, nie? No i w końcu zawracam. A nie było takiej drogi, żeby zawrócić było. Ja wjechałem do rowu, a tam były druty kolczaste, cholera. I ja tam w te druty wjechałem i jadę z powrotem do bazy. Patrzę, cholera, tam widno z tyłu tak za tym wozem. A tam te druty ciągną się, cholery, widno się robi. To ja do bazy przyjechałem pilnikiem, poobcinałem te druty, co większe tak zostawili. Na drugi dzień, kto miał służbę? No, 7 kompania była, tak. To mucha, jak mucha to. No miałem, chciałem przyjechać się. MP, militar, policaj, sąd miałem, cholera. You Polish idiot. What were you thinking? Thinking you can take out the general's car? General Eisenhower will kill you when he finds out that you got his car all scratched up. Do you know where you're heading? Military court. Are all Poles so dumb and careless? You Polish motherfucker. I was a driver. And next I was a driver tanker driver. What?
You thought that was gonna help you drive a tank? Get him the fuck out of here. Take him to prison. Jak to było? Ja mówię, stoli, no na warcie, mieli służbowy. Ale to nie samochód, brat. Ja mówię, a ja chcę służyć w armii amerykańskiej, chcę być czołgistą, chcę walczyć z Stanami Zjednoczonymi, chcę być kierowcą, a oni mnie nie chcą mi puścić. Dowódca mnie nie chce puścić, mówię, nie na kurs. A oni zaczęli się śmiać. Sędzia ten, ej, mówię, tomorrow you go, pójdziesz jutro, mówię, kurde, lantu. Ja przychodzę do koszar, puścili mnie, a ten dowódca przychodzi do mnie, dowódca kompanii. Co ty żalisz tam, że my cię nie chcemy na... Ja mówię, pewno, że tak, nie chcecie. No nic nie mówiłeś, raportu nie pisałeś tego. Ja cały będę pisał, mówię. No i posłali mnie na ten kurs i skończyłem ten kurs, cholera jasna. I do dzisiaj jestem kierowcą. Wracam do Polski. Mam dość tego wszystkiego. Do czego wrócisz? Do ojczyzny. Do Polaków. Tam jest jakaś Polska. Chcę do niej wrócić. Mam... Jaka? No, nie wiem jaka. Jakaś sowiecka. Jest. Mam dość tutaj tych Amerykańców, tych Niemców i tego wszystkiego. To jest jakieś nieporozumienie. Ojciec mi pisał, że wszyscy AK-owcy dostali amnestię. Amnestia jest dla bandytów. Dlaczego uciekaliśmy? Bo wszystkich zamykali. I teraz nagle wrócisz i co? Ale już teraz jest nie zamkną. Będziemy wolni. Skąd wiesz? Nie wiem, ale muszę na to tu liczyć. Mamy chociaż jakiś wybór, możemy chociaż coś robić wybór, w jakiś sposób. Wybór na służbie, na warcie. I co tutaj robisz? Nic nie robisz. Chyba mam dość tego wszystkiego, tych Amerykańców, tych Germanów. Lepsza warta niż siedzenie kurwa za kratami. Nie będę tam siedział za kratami, to jest amnestia. Ja wracam do domu. No ja nie. Była taka reklama, że wszystkim AK-owcom wina darowana za wyjątkiem zbrodniarzy wojennych. A ja nie byłem żadnym wojennym zbrodniarzem. Ani żadnym zbrodniarzem taki. Nikogo nie zabiłem, tylko walczyłem. Ja pewnie byłem, że to mi nic nie zrobią. A jak się okazało, ja jestem taki element, który jestem niepotrzebny w Polsce Ludowej. Wróciłem do Polski. Wiedziałem, że tylko tu będę się czuł naprawdę u siebie. Ożeniłem się i zamieszkałem w Malborku. Moi koledzy zostali na zachodzie, nie wierząc w to, że komuniści nam darują naszą walkę w szeregach Armii Krajowej i Armii Amerykańskiej. A szybciej z pracy? Jak się szybko okazało, mieli rację. Tak, wrócę. Już wczoraj nawet kierownikowi powiedziałem, że wcześniej będę wracał, no bo przecież niedługo rodzisz. No, myślę, że kilka dni będzie rozwiązanie. Nie wiem, co znaje dziecko będzie. No, ale wracam szybciej. Spóźnić się nie mogę. Pa. Pa. Urząd Bezwiązka. Edward Mucha? Tak. Syn Aleksandra? Tak. Idziemy. Ale za chwilę żona będzie mi rodzić. Nie Poczeka. Mogę teraz pójść. Nie. Idziemy razem, bierz go. Zostawcie go, proszę, Edward. Zostawcie go. Ty, ze swoim narodzonym tutaj bankartem. Tu zostajesz, będziesz czekać, rozumiesz? Nie zostawcie. Po mnie obowcy, to w Malborku było. A na drugi dzień moja żona urodziła córkę, ona do dziś żyje, już ma dwoje, czworo wnuków, prawnuków, wnuków ona ma, a ja prawnuki. Przyszli mi, twoja kurwa urodziła szczeniaka. Piszesz. Edward Mucha, urodzony 1925 rok, syn Aleksandra, miejscowość Równe, obecnie na terenie Związku Radzieckiego. Masz? Mucha. Pierdolona larwo! I życiorys! Tylko dokładnie.
Ucha, nie przygotowałeś się na dzisiejszą rozmowę. Po ostatniej interwencji u ciebie w domu, powiem ci, nawet fajna ta twoja żonka, wiesz? Myślisz, długo wytrzyma? Byś ciebie tutaj? Jak było w tej Armii Krajowej, powiedz co? No! Jak było w Armii Krajowej? Jakie miałeś zadania? Kto był twoim dowódcą? Głupków nas zrobisz? Co? 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 Balało? Myślisz, że co? Balało? Nie balało! Brakowcu! Myślisz, że co? Za wszystko jedno. Powrotem! Nie możesz wyprostować, co? To ja ci wyprostuję, kuźwa! Tamo! Ała! Dasz! Wiesz, czemu ci bijemy? Dla zasady! To jest skurwysyn! Na oczy! Kurwa! Kurwa! Twoja kobieta wczoraj wysrała szczeniaka. Chcesz wiedzieć, chłopak czy dziewczyna? Przyzna się do wszystkiego! Tylko nie pijcie! Przyzna się! Komar. To nie chodzi o to, żebyś ty się przyznał. Tylko chodzi o to, żeby ci napierdalać. Zagnana! Dawaj, Eisenhowera! Że się męczymy przed ciebie! Ja sobie tak myślałem. W ogóle te 3 miesiące mnie trzymali. No to... To co? Tak mi bili. Do dziś mam przecież... Uchy mam porozbijane, że... Mam na jedno ucho i na drugie. I nie słyszę przecież. Bez tych sztucznych uchów to w ogóle nie słyszę. Tylko tak. I chcieli mi ręce w drzwi wsadzić. To 3 ich było, oni całe mokre i ja. A ja mówię, to po co macie męczyć? Ja wam wszystko podpiszę, co chcecie. A może zrobimy ciasto na podwieczorek? Tak. Dajemy trochę wody. Mamusiu, ja otworzę. Tak. Córusiu, to jest mój tatuś. Cześć, jestem twoim tatą. Cześć. Po wyjściu z więzienia dalej byłem prześladowany. Nie mogłem znaleźć pracy. Dla władzy komunistycznej byłem akowskim bandytą, podejrzanym elementem wywrotowym. Założyłem własną pracownię kuśmierską krawiecką. Na początku nie było łatwo, ale z czasem własna firma bardzo się rozwinęła. Zatrudniałem nawet 12 krawców. Działalność gospodarczą prowadziłem ponad 60 lat do 2019 roku. Kazałem te dokumenty moje ściągnąć z Lublina, tu do Koszalina. Ale to jeszcze sędziowie do dziś jeszcze są komunistyczni. To jak prokurator jak wziął te moje akta, ja do dziś ich mam z IPN-u tutaj, te akta, to mówi, przecież pan 2 kilo maca ukradł, to była kradzież, banki pan robował i co pan chce? Jak na mnie skoczyła, to ja myślę, Boże, to jeszcze gorzej jak ten prokurator za komuny. Ja machnąłem ręką i od tego czasu nic nie robiłem. Niech ich jasny szlak trafi. Ja mam najniższą emeryturę. Ja mam, nawet nie mam 2000. To jak to tak? To wszyscy się dziwują. Ja jak jestem w tym związku, to przykre, ale prawdziwe. Ale ja żyję, a moi wrogowie to już... No
No. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartosz Krause, cześć. Miło pana poznać. No, dziękuję bardzo. Trzymaj się, chłopie. Jakoś daję sobie radę. Też musi mieć tą werwę tak jak ja. Thank you.